Cześć, mam na imię Łukasz, po mojej prawej stronie siedzi Adam i Justyna. Jest z nami tutaj w radiu Lidia, fajnie. Lidia Konar, witam bardzo serdecznie. Cieszę się, że macie chwilę czasu dla mnie i chcecie opowiedzieć o swoim projekcie Foton. Jest to grupa, która powstała 2 lata temu. Tak, jak najbardziej. Foton powstał 2 lata temu i tak naprawdę od tego czasu zaczęliśmy działać dość prężnie. Zaczęliśmy w sumie organizować bardzo dużo wyjazdów, wystaw i właściwie akcji takich bardziej promocyjnych tego kółka fotograficznego. Właściwie to od początku samego był z nami Adam. Mhm. Adam, możesz coś powiedzieć więcej na ten temat? Hej, mam na imię Adam, jestem sekretarzem Fotonu. Foton jako organizacja, tak powiedział Łukasz, 2 lata już istnieje, natomiast nasze zainteresowanie, jakby nieformalne zrzeszenie organizacji nastąpiło dużo wcześniej niż 2 lata. Wcześniej robiliśmy to nieformalnie i działało to doskonale, działało to fantastycznie, robiliśmy dużo wyjazdów. Zaczęło się w ogóle od Emito. Na Emito mieliśmy taką grupę dyskusyjną i w pewnym momencie zaczęliśmy jeździć na fotografię, stwierdziliśmy, że coś chcemy wspólnie robić, no nie? I to naprawdę fajnie działało. Potem przyszedł czas na krok naprzód, postanowiliśmy organizację sformalizować, co nastąpiło, to jak mówił Łukasz, jakiś czas temu. Jesteśmy w tej chwili organizacją charity, czyli mamy już status prawny, mamy konto w banku i praktycznie istniejemy w świetle prawa, nie? Robimy to, co robiliśmy wcześniej, czyli wystawy, wyjazdy, szkolenia i w ogóle świetnie się bawimy fotografią. Z tego co wiem, to w skład waszej grupy wchodzą też obcokrajowcy? To wygląda w taki sposób, że w sumie całą grupę założyło właściwie 4 Polaków, 4 świetnych fotografów i od tego czasu tak naprawdę do grupy dołączyli mnóstwo ich znajomych, mnóstwo fotografów polskich. Natomiast ta grupa nie jest zamknięta tylko i wyłącznie na Polaków. Jest to otwarte w sumie na każdą nację. I na ten moment jest około 30 członków grupy i z tego 2 obcokrajowców, w sensie native speakerów, czyli że Szkotów. 2 Szkotów mamy. Był jeszcze jeden kolega, ale niestety wyjechał do Glasgow, także w tej chwili nie, jak najbardziej jesteśmy otwarci na obcokrajowców, ale większość to Polacy. Czy głównie właśnie w tej grupie są artyści, czy tylko też amatorzy? Chodzi mi o specjalistów. Czy to są tylko specjaliści, czy też ludzie, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w fotografii? Mamy szeroki zakres fotografów. Mamy fotografów, których oni siebie nie nazywają profesjonalistami, ale ja łatwo mogę powiedzieć, że są. Mamy też ludzi, którzy stawiają pierwsze kroki, także mamy pełną gamę ludzi. A czy ci ludzie, którzy dopiero się uczą, otrzymują od Was jakąś pomoc? Tak, zdecydowanie. Mamy program, który właśnie dla początkujących ludzi, mamy pewnych guru wyznaczonych, którzy mogą właśnie dawać pierwsze. Kto jest tym guru? Można bardzo śmiało powiedzieć, że jest tutaj właściwie taka piątka fotografów, którzy mają naprawdę świetne doświadczenie. Mamy tutaj Piotra Kankę, mamy Michała Ostrowskiego, mamy Grzesia Szczepaciuka, mamy tutaj Adama, przede wszystkim, który z nami tutaj siedzi, Jacka. Oni wszyscy tak naprawdę mają świetne doświadczenie, mnóstwo doświadczenia, jeżeli chodzi o fotografię. No i mamy też takie osoby jak ja i Justyna, którzy tak naprawdę wiedzą dość sporo na temat fotografii, a jednocześnie ciągle się uczą, tak? Ale jak powiedziałem, jest to 30 osób, które mają różny poziom, tak? Musimy wszystko pamiętać. Są osoby, które robią fotografię już od bardzo dawna, bo mają właściwie aparaty w komórkach, ale są też osoby, które mają full frame tak zwane, tak? I bawią się świetnie, to fotografią już profesjonalnie, tak? Są totalni beginnersi. Są ludzie, którzy mają bardzo, bardzo małe pojęcie o fotografii. My tych ludzi staramy się uczyć. Ja bym chciał przytoczyć taki przykład Erika. Erik dołączył do tej grupy mniej więcej w tym samym momencie, co ja. I słuchajcie, on od tego momentu, właściwie od takiego osoby, która nic nie wiedziała o fotografii, zdobył właściwie nagrodę w konkursie tutaj w Aberdeen. To było dla nas niesamowite w ogóle, właściwie doznanie. My jesteśmy z tego bardzo dumni, że człowiek, który tak naprawdę od beginnersa ma po prostu świetną pracę w tym momencie, jest po prostu rewelacyjnym fotografem tak naprawdę. Tak, to jest fakt. Także no, to jest dla wszystkich, organizacja jest dla wszystkich, nie jesteśmy jakąś elitarną organizacją, jednocześnie nie jesteśmy też zamknięci tylko na fotografów, powiedzmy, jesteśmy otwarci na wszystkich, staramy się ludzi zachęcić, propagować tę fotografię i staramy się tę naszą organizację tak formować, żeby to była zabawa raczej niż jakiś obowiązek, czy też przymus, no nie? To ma służyć tylko i wyłącznie zabawie, jesteśmy totalnymi amatorami, jak powiedziałem wcześniej, jesteśmy charity, nie czerpiemy
czerpiemy z tej działalności żadnych korzyści. Zresztą nawet w statusie absolutnie nie wolno nam tego robić. Absolutnie nie, to jest wszystko wolontariat tak zwany. I tutaj chciałem mówić, co to nawiązać też do tego, że staraliśmy się o dotacje tutaj, takie rządowe z Bibliotry Funding, z Creative Scotland. No niestety nie dostaliśmy żadnych pieniędzy od nich, co jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo smutne. No. Ale no, zmieniliśmy troszeczkę taktykę podejście takiego tego, dlatego to jesteśmy też między innymi z Tobą. Chcemy jak najbardziej powiedzieć o naszej grupie, no właściwie też no wszystkim, tak, Polakom, nie tylko Polakom. Więc między innymi na drodze jest Radio Szmu. Potem na pewno będziemy działać z takimi grupami jak Ethnic Minority Group. Będziemy z nimi robić takie fajne projekty. Na pewno będziemy próbować zrobić akcje promocyjne typu właściwie zostaw jakiś kawałek sztuki, więc już niedługo na terenie Aberdeen będziecie mogli znaleźć nasze fotografie i musicie oczywiście sobie je zabrać, więc na pewno, nie wiem, poróbcie naszą stronę na Facebooku, Instagram, będziemy na pewno działać w tym kierunku bardzo mocno. No i co? I tak naprawdę przychodźcie na wystawy, bo to jest takie najbardziej dla nas motywujące. No właśnie, za nami dwie wystawy Fotonu, tak? W styczniu i... Słuchajcie, w tym roku zorganizowaliśmy w sumie trzy, z tego co pamiętam. Trzy wystawy, właściwie tak, dlatego że na samym początku roku była nasza duża wystawa w galerii New Wave, którą prowadzi Sylwia i Tomek. I potem nawiązaliśmy dość dobrą współpracę z Marysią, z Tizon. I tak naprawdę to zostało takim naszym, taką bazą, że tak powiem, do tego, żeby właśnie tam działać. To wiele się zmienia oczywiście. No to o tych dwóch słyszałam. A ta trzecia? Ta trzecia w New Wave, ona była zorganizowana naprawdę z wielką pompą, słuchajcie. To było tak, że mieliśmy dość spory budżet władowany w to, żeby zrobić tą wystawę. Nie możemy tutaj mówić oczywiście o pieniądzach, które tam się jakby były włożone w to, ale naprawdę to wyglądało świetnie. Naszymi właściwie sponsorami był między innymi Sklep Tradycja i tam wiele innych, ale chodzi o to, że no to naprawdę było zorganizowane tak bardzo profesjonalnie. Natomiast te wystawy, które są organizowane w T-Zone, one są bardzo kameralne i wiecie co, wydaje mi się, że to jest bardziej... No, dla Fotonu, w sensie nasz taki... No my to bardzo lubimy, że tak powiem, organizować eventy w T-Zone. No właściwie średnio co dwa tygodnie coś tam jest, coś tam robimy. Oczywiście to nie wszystko jest zrobione dla publiki. Czasami jest to tylko łącznie dla członków Fotonów, bo to właśnie tak to działa, tak? Że nie możemy robić wszystkiego dla publiki, bo wtedy nie byłoby w ogóle stowarzyszenia, tak? Ale głównie prezentacje i wykłady to są dla członków, tak? Postanowiliśmy zrobić pewne rzeczy tylko wewnętrznie. Jest to rodzaj gratyfikacji dla ludzi, którzy należą do organizacji. Chcemy w ten sposób zachęcić ludzi do wstąpienia do nas i też, żeby się udzielali, żeby dali coś od siebie. Natomiast ogromna większość naszej działalności jest oczywiście otwarta dla szeroko pojętej publiczności. To jest też wpisane w statucie, że praktycznie mamy nakaz robienia czegoś takiego dla szeroko pojętej publiczności jako organizacja charity. I jak na razie nam się bardzo dobrze to udaje. Oprócz tej wystawy takiej waszej wewnętrznej, własnej, to jeszcze z tego co wiem, to spotykacie się co miesiąc? Tak. To jest właściwie najlepsza opcja, żeby nas dołączyć, żeby dowiedzieć się trochę więcej o naszej działalności. Co miesiąc, jest to zwyczaj ostatnia niedziela miesiąca, spotykamy się w różnych miejscach. Było to właściwie kilka miesięcy temu, jeszcze spotkaliśmy się w takiej firmie Run Fire. Niestety ta współpraca niestety się musiała zakończyć. I teraz jest naszym takim głównym miejscem T-Zone. Od ostatnich paru miesięcy, było to ostatnia niedziela miesiąca o godzinie 10 w T-Zone. To może się oczywiście zmienić, więc nie mogę powiedzieć, gdzie to dokładnie będzie, ale osoby, które śledzą nas na Facebooku, zawsze dostają powiadomienie, gdzie to jest i co będziemy omawiać tak naprawdę. No, wspaniale. No. Oprócz fotografii, oprócz wypadów powiedzmy fotograficznych, robimy również, tak jak Łukasz wspomniał, prezentację członków. Każdy może z naszych członków zaprezentować swój dorobek fotograficzny. A czy jest to bezpieczne dla takiego nowego członka na przykład? Tak, pokazuje swoją piękną wystawę, okazuje się, że wszystko źle. To nie jest przymus. Tak, powiedzieliśmy wcześniej, my nie jesteśmy profesjonalnymi fotografami, jesteśmy totalnymi amatorami w ogromnej większości i właśnie to jest fajne, nie oceniamy tutaj innych ludzi. Każdy ma swój indywidualny styl, nie ma złych fotografii, nie ma, po prostu chyba, że są technicznie wykonane do kitu, no to tak, ale o czym chciałem powiedzieć? Oprócz właśnie prezentacji organizujemy również szkolenia z różnych dziedzin fotografii. Jeśli się nie mylę, odbyły się chyba 3 czy 4 takie szkolenia z podstaw fotografii, z podstaw obróbki. Ja akurat bardzo duży nacisk kładę na... Znaczy, zdarzyło mi się być nauczycielem, że się tak wyrażę, na tych szkoleniach. Kładę duży nacisk na
jakby nauczanie podstaw, totalnych podstaw. Dla kogoś, kto przychodzi z ulicy i nie ma w ogóle pojęcia o nawet jak aparat trzymać w ręku, ja staram się właśnie coś takiego organizować. Są również u nas szkolenia dla jakby ludzi z doświadczeniem, którzy mają już jakiś dorobek za sobą i chcieliby rozwinąć swoje umiejętności. Ostatnio się odbyło takie właśnie z takiej bardziej zaawansowanej obróbki zdjęć. No nie? Natomiast mamy również szkolenia i one są cały czas w planach. Co jakiś czas cyklicznie organizujemy takie rzeczy z totalnych podstaw, czy fotografii, czy obróbki, czy sprzętu. Wszystko jest do zorganizowania. Jeżeli będzie jakaś potrzeba taka od członków, można to spokojnie organizować. Wyjazdy. Musimy przede wszystkim też powiedzieć o naszych wyjazdach, nawet już na kilkudniowych. To jest rewelacyjna sprawa. Udało nam się zorganizować kilka takich wyjazdów, na które po prostu jedziemy na cały weekend. Mhm. No to troszeczkę jest logistyki w tym wszystkim, tak? Żeby, że tak powiem, zarezerwować hotel, zarezerwować miejsce, gdzie dokładnie będziemy spali. Bo ostatnio na polu namiotowym, tak? To było gdzieś w stronę Finter Foundation, te sprawy była. Tak, to było na północy Szkocji, Delfiny, fotografować. Czy tutaj ciekawe miejsca? Oczywiście tak, no to wszystko co jest ciekawe do fotografowania, tam staramy się dotrzeć, a że Szkocja jest tak cudownym krajem, że nie musimy daleko wyjeżdżać nawet tutaj. Do Seaton Parku możemy się udać i już coś możemy świetnego sfotografować. Ale tutaj muszę dodać, że z tego takiego czysto socjologicznego punktu widzenia dajemy możliwość ludziom, żeby po prostu wstali, wyszli, nie wiem, zrobili kilka kilometrów, nie wiem, w górach, żeby sfotografować coś pięknego. I to jest moja taka bardziej opcja na życie, tak? Żeby ludziom dawać możliwość, żeby nie spędzali czego czasu przed telewizorami. Kilka dni temu to było, jak szukaliśmy, chcieliśmy upolować, że tak powiem, Aurora Borealis, Northern Lights tak zwane. O godzinie 21 na Slane Castle na Cruden Bay, możecie sobie to wyobrazić. Piękna, czysta noc, mnóstwo gwiazd i około 10 osób z fotonu, którzy starają się coś sfotografować. To jest po prostu niesamowite przeżycie i no, nikt nie jest w stanie tego potwierdzić, jeżeli tam nie był z nami, tak? Wyniki tego można zobaczyć na naszej stronie facebookowej. Mamy również stronę internetową, też tam zamieszczamy. Jest galeria, jest galeria też fotografów, którzy oczywiście dobrowolne, nikogo nie zmuszamy, żeby tam być. Ale na Facebooku staramy się zamieszczać rezultaty naszych prac. No nie? Tak, Facebook został takim w sumie naszym głównym teraz, takim miejscem, gdzie rejestrujemy wszystko, co naszą działalność. Mamy oczywiście też stronę internetową. Jak wiecie, że w tych czasach już strony internetowe stają się coraz mniej popularne. No są też oparte przez social media. Ktoś, kto nie ma Facebooka czy innych social media, nie do końca jest w stanie się promować dobrze. Natomiast może tak wyjdę słowo. Mniemanie Facebooka, że się tak wyrażę, wcale nie powstrzymywało ludzi przed niebraniem udziału tutaj u nas, dlatego że są u nas ludzie, którzy nie mają Facebooka i dla takich ludzi również, no ja się tym zajmuję, akurat jedna z moich funkcji jako sekretarza, wysyłam wszystkim informacje mailem też. Jeżeli ktoś nie ma Facebooka, deklaruje się jako zagorzały przeciwnik Facebooka, tacy ludzie też u nas są, chyba dwie osoby, jeśli się nie mylę. Po prostu to, co się dzieje na Facebooku, staram się opisywać mailem i wysyłam do tych ludzi, żeby też byli na bieżąco. No nie? Natomiast nie ukrywam, że na Facebooku więcej się dzieje, dlatego że mamy dyskusję na żywo. Jeżeli są informacje zwrotne, są jakieś pomysły też takie i nie jestem w stanie wszystkiego przekazać ludziom. Oczywiście. No to robić skany. Nie kopiuję, nie wkleję. No nie? To była gigantyczna praca. Tak jak powiedziałem, jesteśmy tutaj wszyscy wolontariuszkami. Nie? Teraz od pewnego czasu staramy się, że tak powiem, pracować dobrze na Instagramie, co, słuchajcie, no, przynosi świetne rezultaty. Jeżeli ktoś z Nowej Zelandii zaczyna lubić nasze fotografie, nasze zdjęcie, naszą stronę, to jest chyba najlepszym świadectwem tego, co nie? Dlatego, nie wiem, jeszcze powiedzmy tutaj trochę o naszych wyjazdach. Mamy plan, żeby wybrać się teraz na Islandię, więc to już będzie w ogóle organizacja tego fotonu naszej grupy niesamowita. Byliśmy w Edynburgu, co nie było jakąś tam wielkim challenge'em dla nas, ale Islandia, zorganizowanie wyjazdu tam będzie na pewno wielkim, że tak powiem, challenge'em, nie? Ciekawe. I jak? Kiedy będzie dokładnie? Planujemy to zrobić w marcu. Planujemy wyjazd zaplanować na marzec z tego względu, że tak powiem, w tym momencie nam jest no to ciemno, więc nic poza właśnie Northern Lights, Aurora Borealis byśmy nie byli w stanie sfotografować. Natomiast w marcu jest tam troszeczkę dnia i będziemy mogli się pobawić bardziej w prawdziwych turystów, tak? Czyli że architektura, krajobrazy, morze, jakieś zwierzęta. Jest tam kilka bardzo ciekawych muzeum.
muzeów, nie będę przytaczał jakich, ale no, ludzie, którzy w sumie chcą podróżować na Islandię, do Reykjavik, będą wiedzieli, o czym mówię też, nie? No i wulkany, no, niesamowite krajobrazy tam na Islandii, co nie? Czy nie zamykamy się tylko na fotografię krajobrazową, pejzażową? Mamy również właśnie projekty. O to miałam zapytać, o waszą tematykę. Czy to jest tak, że każdy może fotografować to, co chce? Tak. Fotografia jest tak szeroką dziedziną, że praktycznie każdy ma jakąś swoją ulubioną rzecz, którą się zajmuje w fotografii, wąski wycinek. Są ludzie wszechstronni, ale przeważnie każdy fotograf ma coś, co lubi robić najbardziej. I na przykład chyba większość, myślę, że mogę tak powiedzieć, obecnie robi krajobrazy, bo jest to chyba najłatwiej. Natomiast też mamy ludzi, którzy pracują z modelami, mamy pewne projekty, fotografujemy modeli, modelki. Można to zobaczyć na naszej stronie. Kto może zostać modelem? O. Każdy. Każdy. Kilka, właściwie, a propos tego, kilka tygodni, kilka miesięcy temu ruszyła taka akcja właśnie przez nas. Taki mieliśmy casting na modelki, na modelów i właściwie w tym momencie dochodzi to troszeczkę do skutku i będziemy na pewno prezentować w krótkim, niedługim czasie nasze zdjęcia portretowe, więc no, czekajcie na to. Ale tak, faktycznie mamy kilku fotografów, nie jest dobrych fotografów portretowych. I oni, wiecie co jest najciekawsze w ogóle w tym wszystkim? Że ci ludzie się dzielą informacjami. To nie jest tak, że oni to trzymają u siebie, nie wiem, gdzieś tam w mózgu, próbują to, nie wiem, wykorzystać tylko sami, tylko oni po prostu się dzielą informacją. To jak działa kamera, to co można zrobić. I to nie jest tak, że to jest teoria, tylko to już jest ich praktyka, to co oni sobie wyuczyli się przez, powiedzmy, 120 lat. To jest cudowne. Dobrze, i tu rodzi się pytanie właśnie, mam przed sobą trójkę fotografów, czym się wy zajmujecie właśnie? Justyna na przykład, czym się zajmujesz? Znaczy ja głównie lubię portrety, tylko że nie lubię portretów pozowanych, może bardziej street life, street, tak, fotografia uliczna, to mnie cieszy. A wiadomo, landscape'y też wchodzą w grę, a głównie tak naprawdę to też fotografia wnętrz. Ty w sumie zapoczątkowałaś naszą taką wewnętrzną pasję na szukanie tych opuszczonych miejsc, co nie? Tak, tak, wnętrza, opuszczone miejsca, tak, to jestem ja. Adam, ty mi się wydaje, że będzie musiał mieć chyba oddzielną audycję na temat tego. Ja fotografuję głównie krajobrazy, dlatego że to jest dla mnie niewyczerpany temat i chyba od zawsze fotografowałem krajobrazy. Jakoś nie bardzo leży mi praca z ludźmi, chociaż też nie wykluczam tego, chciałbym się nauczyć fotografii portretowej, natomiast moją ulubioną dziedziną jest szwendanie się gdzieś po jakichś pustkowiach, a tak jak powiedział Łukasz, Szkocja jest tak fantastycznym miejscem, że o każdej porze dnia i nocy, o każdej porze roku można wyjść z aparatem, skierować gdzieś w dowolne miejsce, jeżeli się wie, co zrobić, to naprawdę nie trzeba dużo wysiłku, żeby zdjęcia były fantastyczne. To jest cudowne miejsce dla fotografów. Także u mnie 90% krajobrazy. Przez pewien czas trochę robiłem zdjęcia przemysłowe jeszcze, ale to w mojej byłej pracy, także byłem tam też. Do folderów takie, powiedzmy, produkty szeroko pojętego przemysłu olejowego, także. Ale nie, głównie krajobrazy. No, a w moim przypadku to właściwie od momentu, kiedy przyłączyłem się do Fotonu, to miałem takie dość mocno komercyjne podejście do tej fotografii, tak? że wszystko, właściwie każde zdjęcie powinno być kiedyś użyte na jakiejś tam promocji, tak? Czyli że fotografia studyjna, produktów i tak dalej. A w tym momencie moją właściwie inspiracją jest Ostrowski Michał, który przekazuje świetnie analogą fotografii. Słuchajcie, to jest coś, o czym tak naprawdę świat zapomina, a my o tym nie zapomnieliśmy i my chcemy też wrócić do tego tematu, więc to, co już wy zapomnieliście pewnie o tych wielkich, tak powiem, wielkoformatowych filmach czy 35, do nas to wraca i my chcemy też się tym bawić, więc właśnie, że powiem, kilka dni temu udało mi się kupić na polskim Allegro kamerę Kiev 88, którym jest takim wielkim aparatem. Nie wiem, zobaczcie sobie na Google, jak to wygląda i od tego właściwie momentu, kiedy przyjdzie to naprawdę do mnie, ja będę tym robił zdjęcia. To jest w ogóle cofnięcie się o jeden krok do tyłu, ale uwierzcie mi, że daje to o wiele więcej radości, jak na przykład spędzisz sobie 20 minut robiąc jedno zdjęcie i potem czekasz, nie wiem, tydzień na to, żeby to wywołać, tak? I nie jesteś w stanie za bardzo nawet tego obrobić na komputerze i to zdjęcie tak wygląda, jak to ma. Ostatnio przez przypadek byłem w Polsce, byłem w Warszawie i stwierdziłem, słuchajcie, muszę zrobić zdjęcie Pałacu Kultury. Więc idę z tym takim malutkim, topornym aparatem, middle format, i cofam się, żeby właśnie pięknie to skadrować. I po prawej stronie wychodzi taka wielka czerwona Buda z Hordogami. Co jest grane? Czemu to tam postawiliście, nie? I to jest każdego dnia jest coś, co spotyka fotografów, co go wkurza albo za bardzo mocno zaskoczy. Ale jest
zdjęcie Pałacu Kultury gdzieś na Facebooku chyba jest niezłe. Jeszcze dodam od siebie, że fotografia z mojego doświadczenia bardzo mocno rozwija. Rozwija postrzeganie świata. Fotograf widzi świat zupełnie inaczej niż ktoś, kto nie robi zdjęć. Widzi się więcej barw, widzi się więcej kontrastów, widzi się rzeczy, których normalny człowiek nie zauważa. Widzi się takie powolne zmiany w przyrodzie, to co było wczoraj, jak to wygląda dzisiaj. W naszym takim szybkim życiu, które obecnie prowadzimy, to życie umyka nam, tak jak z okiem pociągu widziane. Natomiast fotograf to wszystko zatrzymuje w pewnym momencie. I mówię, bardzo, bardzo wiele rzeczy zauważam teraz, których nie zauważałem kiedyś, kiedy nie robiłem zdjęć. Widzę na przykład jeden pojedynczy listek na gałązce i już gdzieś tam w mózgu jest myśl, o, to byłoby fajne zdjęcie, fajnie to wygląda. Gdybym zdjęć nie robił, to przeszedłbym przy takim miejscu obojętnie zupełnie. Także naprawdę rozwija, fotografia rozwija, fizycznie rozwija człowieka, przynajmniej mnie. Pewnie, że tak, ale no musimy pamiętać, że fotografia to też jest technologia, tak? Że to się wszystko ciągle rozwija, że ciągle mamy do czynienia ze zmianami w sprzęcie, ale nie musimy oczywiście wydawać, nie wiem, tysiąca funtów, żeby mieć super aparat, bo tak naprawdę te podstawowe aparaty, które już można kupić, powiedzmy, że nie wiem, za 100 funtów, czy nawet za 35, które mają opcję zmiany naświetlania czasu, w sensie naświetlania fotografii, zmiany ISO, dają już nam tą opcję, żeby nagrać coś, w sensie, żeby coś zredukować, tak? W dzisiejszych czasach telefony też są tak zaawansowane technicznie, że niektórzy z nas robią fotografie telefonami komórkowymi i rezultaty, uwierzcie mi, są fantastyczne czasami. Mieliśmy taki projekt właśnie, fotografia komórkowa, i to było też niesamowite, słuchajcie, nawet wyjść, nawet z telefonem komórkowym w kieszeni i się tym bawić. I to już jest coś, co jest możliwe nawet w tych czasach. Tak, dokładnie, nie trzeba mieć jakiegoś nie wiadomo jakiego sprzętu, żeby uprawiać tą fotografię naprawdę na wysokim poziomie w dzisiejszych czasach. Wspominaliście wcześniej, zanim zaczęliśmy nagrywać, o nowym projekcie, o zdjęciach na deskach. O co tutaj chodzi? Tak, jest tutaj... Właściwie Justyna nam dała taki pomysł, więc może ona coś na ten temat powie. Jakie wielkości będą te deski właśnie jeszcze? Deski będą przeróżnej wielkości. Na razie zaczynamy od małych kwadratowych deseczek, które będziemy po prostu zostawiać w różnych częściach miasta i będziemy dawać małe hinty ludziom, gdzie można je znaleźć. Generalnie są to zdjęcia będą przełożone na drewno i one jeszcze będą, musimy jeszcze troszkę pozmieniać. Także to co widzisz teraz, to nie jest... Właśnie patrzę na... To jest jakieś... Gdzie to zrobione zdjęcie? Właśnie to jest wszystko zdjęcie z podróży z Chin. No nie wygląda to na Aberdeen na pewno. Nie jest Aberdeen, ale dzielimy się pasją, dzielimy się tym, co tak naprawdę zaobserwowaliśmy, zaobserwowaliśmy gdzieś w innych miejscach też, tak? Aha. Ale to akurat to zdjęcie, na które to patrzysz, jest niesamowite. Tylko dlatego, że ten człowiek pali dwa papierosy. Jednego ma w ustach, który jest u niego w ręce, że tak powiem. I to jest właśnie to, o czym mówiłem. Fotograf zauważa takie rzeczy. Zauważysz to? Bo normalny człowiek by praktycznie nie zwrócił uwagi na coś takiego. No drugi ma na zapas po prostu. Patrzymy chyba na świat jako kadr. Dokładnie, dokładnie tak. Widzimy kadry, nie widzimy... Jak jest jakaś fajna scena, to człowiek już sobie to gdzieś tam w głowie układa, o, to byłoby fajne zdjęcie, no nie? I przede wszystkim wyłapujemy szybciej emocje w ludziach, to na pewno. Pamiętajmy, że fotografia to jest czas, miejsce i właściwie, no... Nasza perspektywa tego spojrzenia, nie? Głównie bycie w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie, dlatego że w dzisiejszych czasach aparaty są tak zaawansowane technicznie, że jest naprawdę niezwykle prosto zrobić zdjęcie poprawne technicznie. Dlatego że kiedyś trzeba było bardzo wiele rzeczy nastawiać, teraz aparat robi większość rzeczy za ciebie, także naciskasz guzik. I jeżeli auto. Jest... To jest tak, bardzo, bardzo wiele ludzi robi tylko na auto. Oczywiście my staramy się jakby ludzi uczyć, no nie? Jak można kreatywnie brać kontrolę nad wszystkimi parametrami zdjęcia. Natomiast zrobić technicznie poprawne zdjęcie jest niezwykle prosto dzisiaj. Zwłaszcza komórką, to że o tym wiem. Na przykład, no dokładnie. Słuchajcie, może zachęcimy po prostu ludzi do przyjścia, chociaż zobaczenia naszych wystaw w jakiś sposób. Co mogą ludzie osiągnąć przez dołączenie naszej grupy tak naprawdę? Nauczyć się postrzegać świat inaczej. Wstać, nie oglądać telewizji, tylko oglądać świat na żywo, tak?
Dokładnie. Wyjść na zewnątrz. Mhm. Wyjść do ludzi przede wszystkim. Tak jak mówię, jesteśmy organizacją charytatywną. Nie czerpiemy z tego, że to nie jest firma, nie czerpiemy żadnych korzyści. Wręcz przeciwnie, dokładamy ciągle z własnych kieszeni na różne inicjatywy. No tak to jest, niestety jest, jak się ma hobby, to nie da się jego uprawiać, tego hobby, nie ponosząc kosztów. No, tak jest już dzisiaj urządzony świat. Natomiast daje to niesamowicie dużo frajdy. Przynajmniej mi, nie wiem, jak innym, ale chyba... To też daje ci kolejną właściwie na profesję w twoim CV, tak naprawdę, kiedy my nie możemy nikomu wystawić certyfikatu, że jest, wiesz, drodzy fotografem, tak? Ale nawet na CV, kiedy wiesz, piszesz, że jesteś członkiem Fotonu, to tak naprawdę to już zaczyna wyglądać jakoś. Znaczy zachęcać się mnie w tym momencie, czy? No pewnie, wpadaj, chcesz tu dołączyć do nas. A mi się wydaje, że już jesteś pewien dość mocno zajęta w radiu, ale może teraz będzie czas na w telewizję. Nie tylko. No zobaczymy. Ja bym chciała jeszcze wrócić do tego, w ogóle do tego projektu z tymi dyskami. I ile macie przygotowanych takich zdjęć na takich dyskach? Cały czas tak naprawdę nad nimi pracujemy. To pomysł wyszedł 2 tygodnie temu. Zaczęliśmy 2 tygodnie temu jakoś nad tym. I początek, kiedy będzie? Pracować. Myślę, że pierwsze nie chcemy rzucić wszystkiego naraz, więc pierwsze zdjęcia pewnie będzie można znaleźć w przeciągu na tygodnia. Facebooku. Może. To są wszystko prace naszych członków, więc one już są na Facebooku, tak? Ja wam mogę powiedzieć, skąd w ogóle ten pomysł tak naprawdę wyszedł. Jest taka akcja kindness.org. Ja gdzieś tam też znalazłem coś takiego, że właśnie Shard the Piece of Art. I ludzie, wiesz co, pisali jakiś wiersz i to zostawiali na przykład w kafejce i po prostu odchodzili. Ktoś znajdzie to, tak naprawdę ma część ciebie, tak? Ma część twojego życia. Więc my stwierdziliśmy, dobra, czy może zrobić coś takiego w Aberdeen i będziemy rozdawać nasze prace i zobaczymy, jak to pójdzie, jak to będzie, jaki będzie miał to odzew od społeczeństwa. Oczywiście teraz, w tym momencie mówimy to w radiu polskiej audycji, Radia Szmu, tak, ale no Instagram i Facebook na pewno to rozpromują troszeczkę bardziej na skalę całego Aberdeen, miejmy nadzieję. No zobaczymy. Ja wam życzę w tym powodzenia. Pewnie. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za ten czas. Jeszcze może powiedzcie, w jaki sposób można z wami skontaktować się. Oczywiście jesteś na Facebooku, jest to grupa chyba nie jest otwarta dla każdego. Grupa nasza taka wewnętrzna nie jest otwarta, ale mamy jakby fanpage'a. Fanpage jest po prostu dostępny dla każdego tam, jeżeli ktoś napisze wiadomość, na pewno Justyna odpisze albo ktoś inny. Tak, tak właśnie. Czy ktoś może maila? Mamy też... Mamy maila, mamy tutaj maila. Wszystkie dane nasze są. Tak, na antenie możemy powiedzieć, jest to info@photonart.co.uk. I facebook.com. Facebook to, jeżeli wpiszecie Photon Artistic Society na Facebooku, na pewno znajdziecie. Podejrzewam, że nawet po wpisaniu Foton w Google coś, jakieś rezultaty też tam znajdziecie. Tak naprawdę jesteśmy aktywni na większości social media. Mamy Facebooka, mamy Twittera, mamy Instagram, więc gdziekolwiek nas znajdziecie i się tam do nas odezwiecie, ktoś się odezwie. No jedyny problem jest taki, że nie mamy swojego własnego miejsca jeszcze. Próbujemy to właściwie działać nad tym. Dzisiaj pójdziemy do Art Center i do Anatomy Rooms, więc może coś z tego wyjdzie, więc trzymajcie kciuki. Trzymajcie kciuki, może będziemy mieli swoje własne miejsce, będziemy mogli was zapraszać na sesję i wszystko będziemy się bawić tym, bo to o to chodzi w fotografii. Dobrze, bardzo wam dziękuję za ten czas. Jeszcze przypomnę, że moimi gośćmi byli Justyna Karkowska, Adam Tomasiewicz i Łukasz Woltański. Dziękuję. Dziękujemy. Chcesz coś dodać? Kochamy was, kochamy Polską, polskie społeczeństwo. O.